Witamy na spotkaniu dyskusyjnym Klubu Filozofii, które jest poświęcone pojęciu nadziei. Gości nas dziś księgarnia kawiarnia De Revolutionibus, Books and Cafe w Krakowie, która jest współorganizatorem wydarzenia. Witamy naszych prelegentów, profesora Jacka Jasztala z Politechniki Krakowskiej. Profesor zajmuje się metaetyką oraz historią etyki i moralności, w szczególności starożytnej, socjologią moralności oraz współczesnymi zmianami społecznymi związanymi z rozwojem technologii informatycznych. Opublikował m.in. książki Etyka i charakter, Natura cnoty, problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Etyka i czas, wariacje aretologiczne, czas i bezczasowość, konstrukcje społeczne i doświadczenia osobowe oraz najnowszą książkę Nadzieja z Melos, przyczynek do debaty nad pojęciem Elpis, do której będziemy nawiązywać w naszej debacie i którą będzie można zakupić po spotkaniu w promocyjnej cenie. Witamy również profesora Piotra Bartule, pracownika naukowego Zakładu Filozofii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się polską i zachodnią filozofią polityki, jest twórcą tzw. testamentowej teorii sprawiedliwości i autorem książek takich jak Kara śmierci, powracający dylemat, August Cieszkowski, Redivivus, liberalizm okresu historii, a społeczny my. Ja nazywam się Zuzanna Szutta i będę moderować dzisiejszą dyskusję. Jestem współpracownikiem redakcji czasopisma Filozofii, zwycięzcy konkursu PAP i Ministerstwa Edukacji i Nauki, popularyzator nauki 2020 w kategorii media. Nasz półmiesięcznik, jak być może część z Państwa wie, jest jedynym periodykiem popularno-filozoficznym w Polsce. Czasopismo ma formułę magazynową, czyli bogato ilustrowaną, a treści prezentowane są w nim w sposób przystępny i atrakcyjny. Dbamy przy tym, by teksty pozostawały na najwyższym światowym poziomie, wśród autorów mamy najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów. Magazyn wydawany jest w dwóch wersjach, elektronicznej, dostępnej bezpłatnie online na naszym portalu filozofy.eu oraz w wersji papierowej, dostępnej m.in. w sieci sklepów Empik, a także dziś na miejscu w promocyjnej cenie. Po dyskusji będzie możliwość zakupu egzemplarzy. Spotkanie o nadziei wpisuje się w tradycję spotkań klubów filozofów. Od początku naszej działalności organizujemy bowiem w całej Polsce publiczne debaty dotyczące fundamentalnych kwestii, które od początku ludzkości frapowały człowieka oraz takich, które pojawiły się niedawno dzięki postępowi techniki. Podejmowana dziś problematyka nadziei jest zarówno uniwersalna, jak i bardzo aktualna w naszych niepewnych czasach. Jest problematyką głęboko dotykającą ludzkiego życia. Nadzieja, szczególnie w czasach wojny, katastrofy klimatycznej, pandemii i innych kryzysów XXI wieku, jest motorem motywującym społeczeństwo do podejmowania potrzebnych działań. Nadzieja pomaga przetrwać, inspiruje do szukania rozwiązań i pomaga ludziom znaleźć szczęście. Filozoficzny namysł nad nadzieją umożliwia nie tylko lepsze zrozumienie tego stanu, lecz również pomaga w jej odnalezieniu. Zgodnie z tradycją, w pierwszej części naszego spotkania ja jako moderator będę zadawać pytania naszym gościom. Potrwa to około godziny, natomiast przez ostatnie pół godziny Państwo będą mieli również możliwość zadawania pytań. Nasze dzisiejsze spotkanie objął patronatem honorowym marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Patronami medialnymi zaś są Forum Akademickie, Instytut Filozofii Akademii Ignacjanum w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ, kulturatka.pl, Radio 1.7, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszą z dwóch majowych organizowanych przez filozofię debat poświęconych nadziei. Cykl zaczniemy od przyjrzenia się samemu jej pojęciu. Na drugą zaś debatę podejmującą temat racjonalności nadziei zapraszamy 18 maja do Lublina. Kończąc już tę część wstępną i przechodząc do meritum, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie i tu bym zaczęła od profesora Jaskala.
Panie profesorze, czym jest nadzieja? Postawą, cnotą, emocją? Jak możemy zdefiniować nadzieję w sensie ścisłym? Nie wiem, czy mogę się da zdefiniować nadzieję w sensie ścisłym. Czym jest, z tego co Pani wymieniła, czy działa? Można by powiedzieć, jest wszystkim po trochu. Jest wszystkim po trochu, dlatego że to wszystko zależy od tego, jak na ten problem spojrzymy. Pojęcie nadziei należy do tych kategorii, w których każdy coś dla siebie znajdzie, ale jednocześnie zawsze będzie rozczarowany, bo zawsze jakieś ujęcie, które wyda się logiczne, nie będzie obejmować tego, co akurat on uważa za ważne albo co jego najbardziej dotyka. To są takie pojęcia jak wiara, miłość, przyjaźń, cnota, dobro, piękno. Na te tematy można dyskutować bardzo długo. Tyle tylko, że nadzieja na tle tych innych pojęć jest taka troszkę, jak to w książce napisałem, jak uboga krewna. To znaczy gdzieś tam się krząta przy stole i nie widać jej, dokąd nie zwraca na siebie uwagi, dokąd jej nie zabraknie. Dlaczego? Dlatego, że nadzieja ma swoje pound-down i to podaje, to jest beznadzieja, czyli tragiczność, poczucie klęski, poczucie bezsensu. No i wtedy dopiero się zastanawiamy, czym ta nadzieja jest, kiedy konfrontujemy się z tymi przykrymi doświadczeniami. Nadzieja pojawia się najczęściej w tekstach kulturowych jako w kontekstach ironicznych. Znaczy, to jest tak, że trochę się naśmiewamy z tej nadziei, trochę mówimy, że nadzieja jest bez sensu, trochę mówimy, że nadzieja matką głupich. No ale z drugiej strony mamy cnotę teologiczną nadziei, mamy odwołanie się do takich najbardziej wzniosłych poziomów dyskursu. No i gdzieś ta nadzieja się tak obija pomiędzy tym sarkazmem, tą ironią, tym brakiem rozsądku, który przypisujemy ludziom, którzy żywią nadzieję, a samymi takimi najbardziej wzniosłymi kategoriami. W języku codziennym do nadziei odwołujemy się co chwilę, to znaczy możemy powiedzieć, mam nadzieję, że Państwo mnie w tej chwili słyszą, mam nadzieję, że nie zgubię swoich kartek, mam nadzieję, że jutro będzie ładna pogoda, mam nadzieję, że wojna na Ukrainie szybko się skończy, mam nadzieję, no i tak dalej, i tak dalej. No. Bardzo często są to wypowiedzi konwencjonalne, za którymi tak naprawdę nic się nie kryje. Kiedy to jest taki zwrot grzecznościowy, wyrażający jakieś zainteresowanie, jakieś pozytywne nastawienie. W sensie ściślejszym, no bo tutaj padło pytanie, co to można, jak można ściślej to określić, to ta klasyczna definicja, taka typowo anglosaska z gatunku nudnej filozofii analitycznej jest taka, że A ma nadzieję, że P, jeśli A pragnie, aby było P i jednocześnie uważa, sądzi, że P jest dość prawdopodobne. Nie wiem, czy Państwo się identyfikują z taką definicją, no ale to jest właśnie coś takiego, co trzeba by w tej chwili jakoś wzbogacić. Pewno niektóre wypowiedzi właśnie takie są. No, jeśli mówię, chciałbym, żeby jutro była, czy mam nadzieję, że jutro będzie ładna pogoda, no to mówię mniej więcej tyle. No, chciałbym, żeby tak było. No i uważam, że to jest dość prawdopodobne. W świetle na przykład mojej wiedzy, tego co usłyszałem w radiu i coś mi tam mówiło na portalach internetowych, wygląda na to, że jutro będzie ładna pogoda. Więc mam nadzieję, że tak będzie. No ale to nie są istotne użycia, prawda? To są takie użycia, no, trywialne. No więc pytanie, co to jest ta właściwa nadzieja? Gdzie mamy nietrywialne użycia? I wydaje mi się, że można postawić takie cztery warunki tej nietrywialnej nadziei. Po pierwsze, te pragnienia muszą być silne. Znaczy, mnie musi naprawdę zależeć. Ja naprawdę muszę chcieć, żeby ziściło się to,
co jest przedmiotem mojej nadziei. Jeśli byłbym w tej chwili w sytuacji uciekiniera wojennego, to mógłbym powiedzieć, że chciałbym, żeby wojna się skończyła. To jest coś, co odbieram jako coś ważnego dla mnie i chciałbym, żeby tak było. Co więcej, uznaję to za obiektywne dobro. To znaczy, nie wystarczy, że ja tego chcę. Ja traktuję to jak coś naprawdę ważnego. Nie tylko dla mnie. To nie jest coś, co subiektywnie odczuwam jako ważne, ale coś, co, o co jestem w stanie argumentować, czy za czym jestem w stanie argumentować, że to jest naprawdę ważne. Po trzecie, wydaje mi się, że te istotne użycia nadziei pojawiają się wtedy, kiedy jednak oceniam prawdopodobieństwo zdarzeń jako niewielkie, albo w ogóle na ten temat nie jestem w stanie nic powiedzieć, to znaczy obracam się w sferze niepewności. Wtedy mam prawdziwą nadzieję, bo jeśli ja wysłuchałem, że jutro ma być ładna pogoda i mówię, chyba jutro mam nadzieję, że jutro będzie ładna pogoda, ale ja to skądinąd prawie wiem, że jutro będzie ładna pogoda, no to właściwie co to za nadzieja, nie? Nadzieja istotna jest wtedy, kiedy naprawdę oceniam problem jako bardzo mało prawdopodobny. Jako no, coś, co nie wydaje mi się, że z jakąś oczywistością się zdarzy. No i po czwarte, nie ma wpływu na to. No bo jeśli mam na coś wpływ, no to moja nadzieja jest stosunkowo niewielka, prawda? Na pogodę nie mam wpływu, no ale to już powiedzieliśmy, że to jest mało ważne. No ale też nie mam wpływu, czy wojna się skończy, przynajmniej z pozycji imigranta wojennego, prawda? Uciekiniera wojennego. Nie mam na to wpływu. Uważam więc, reasumując, że to jest tak silne, ważne dla mnie, ale ważne nie tylko dla mnie, czyli realizuje pewną istotną wartość. Prawdopodobieństwo oceniam jako trudne do oszacowania albo wręcz znikome i na dodatek jestem bezradny w kwestii realizacji tego czegoś. Oczywiście to jest zawężenie pojęcia nadziei, które, tak jak powiedziałem, możemy pojmować znacznie szerzej, ale no, chyba takie nadzieje są interesujące. No bo wtedy dopiero możemy się zmierzyć z tym problemem tak naprawdę. No i tu pojawia się pewien paradoks nadziei. Ten paradoks nadziei jest taki, że ja oceniam. Znaczy tak, po pierwsze, to moje rozeznanie może być poprawne albo niepoprawne. Ja mogę poprawnie rozeznać, że to dobro jest istotne i mogę poprawnie rozeznać, że prawdopodobieństwo ziszczenia się tego dobra jest niewielkie i mogę poprawnie rozeznać, że mój wpływ na to jest znikomy, ale też mogę popełnić w tym błędy. No i wtedy można powiedzieć, że moja nadzieja jest nieracjonalna, bo na przykład wydaje mi się, że nie mam na to wpływu, ale tak naprawdę mam. Tylko źle oceniłem sytuację. Ale jeśli mam racjonalną nadzieję, czyli taką, która rzeczywiście opiera się na tych przesłankach, które powiedziałem, no to mamy pewien paradoks nadziei. I ten paradoks polega na tym, że wiem, że sytuacja jest trudna, ziszczenie dobra jest mało prawdopodobne i nie mam na to wpływu, ale zawieszam te moje sądy i działam tak, jakby one nie były prawdziwe. I to jest paradoks nadziei. Bo no, ja racjonalnie rozpoznałem te wszystkie przesłanki, ale działam tak, jakby one nie miały miejsca. Ale nie działam w błędzie. To nie jest mój błąd. No i to jest coś, co właśnie jak gdyby definiuje sytuację nadziei. To może tyle w tej odpowiedzi na razie. Dziękuję. Ja może dodam, że oprócz tych wymienionych przez panią moich publikacji, to została pominięta najważniejsza, mianowicie 21 tomów dziel zebranych.
to prawda, każdy tom ma tylko dwie strony, ale nikt nie powiedział, że ma mieć więcej. I obecnie planuję wydać... Masz nadzieję? Obecnie planuję wydać dzieła pośmiertne, znalezione za życia, bo jak umrę, to nie ma żadnej nadziei, że ktoś to wyda. To tak jak uzupełnienie. Co do definiowania, to się całkowicie zgadzam z Jackiem Jasztalem. Jest taka frakcja w Polsce, która się trudzi definiowaniem filozofów analitycznych i im tak jak królowi Midasowi się wszystko przemieniało w złoto i potem nie było pożywienia, to tak samo jest z nimi. Więc ja uważam, że lepiej nie definiować, tylko jakoś przybliżać tę całą, jak się okazuje, jednak dosyć skomplikowaną sprawę. I ja o nadziei mogę powiedzieć mniej więcej tyle, co Montesquieu już mówił o wolności, że mianowicie nie ma słowa, któremu dawano więcej rozmaitych znaczeń i które by tak wiele sposobów przemawiało do ludzi, co słowo nadziei. On tam mówił o wolności, ja powiem o nadziei. Jedni uważają, że nadzieja jest skutkiem przemijania. Gdyby życie ludzkie, żywot człowieka był, nie był skończony, nie byłoby nadziei na nieśmiertelność. Większość ludzi w przeszłości lokuje swoje nadzieje, ponieważ każda aktualizacja marzeń, ambicji, planów jest na ogół rozczarowanie. I to czasami wielkim rozczarowanie. A więc to, co najlepsze, podobno przed nami. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, śpiewał Grechuta. Chociaż im dłużej żyje, tym zna więcej kombatantów, którzy twierdzą, że najważniejsze jest to, co już kiedyś było. I nie są w stanie wyjść poza ten świat wspomnień. A więc generalnie nadzieja wiąże się z oczekiwaniami jednak na lepszy świat, ale na co, to też nie wiadomo, nie zawsze jest ta nadzieja określona co do swojej treści. Nie jeden tak myśli, o, pójdę gdzieś daleko, w daleki świat, spotkam coś ciekawego, a ląduje w najbliższej knajpie i tam topi nadzieję w kieliszu. Tak jest często w Polsce. Zresztą jest taka plebejska, knajpiana, można powiedzieć, fejkowska koncepcja nadziei. Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. Gdyby nie było złej przeszłości, albo złej wspominanej przeszłości, to nie byłoby też znanego sloganu, że cała nadzieja w młodzieży, cała nadzieja w pani, to pani jest młodzieżą. My też jesteśmy młodzieżą, tylko trochę dłużej niż jesteśmy tam młodzieżą niż pani. I nadzieja jest młodzieży, która nie powiedzi błędów minionych pokoleń. Tyle tylko, że każde pokolenie było kiedyś młodzieżą, w którym pokładano nadzieję, że stworzy świat bez wojny, bez agresji, bez wyzysku, bez niekończących się rozliczeń tamtych agresji, tamtego wyzysku, naszych wojen i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli spojrzymy wstecz, widząc te wszystkie pokolenia młodzieży, to właściwie my widzimy horror. Horror nieskończoności złudzeń rozmaitych, złudnych nadziei. O nadziei w zasadzie mówimy przede wszystkim wtedy, kiedy nie mamy pewności rezultatu. No to tu Jacek coś takiego powiedział. To jest jakby oczekiwanie na list od nieznanej czy też utraconej osoby, który nigdy nie nadejdzie. I to jest taka beznadziejna nadzieja. Chociaż czasami takie nadzieje podtrzymują przy życiu. Był taki film Almodovara, Julieta, nie wiem, tak się chyba wymawia, o matce, który czeka w nieskończoność na przybycie córki, która gdzieś wybrała własną drogę, opuściła dom rodziny. No i to nadaje jakiś sens.
są specjaliści od nadziei. Ja na przykład uważam, że raczej jestem specjalistą od beznadziei, ale to są oczywiście kapłani. To są oczywiście księża. Księża to są akwizytorzy nadziei. Kościół założył wielki bank nadziei. Bank nadziei na życie wieczne. I na tej walucie zbudował ogromną potęgę. Tam są wielcy specjaliści od nadziei. Kościół jest wielkim, wielkim bankiem nadziei. I ma ogromne rzesze znaków. Ze względu na to właśnie, że taką walutą dysponuje. Filozoficzną oczywiście formą nadziei w myśli chrześcijańskiej jest teodycea, tak? Bo niemożliwe, żeby dobry Bóg stworzył świat pozbawiony nadziei na dobry świat. W porywach mówi się nawet, niekiedy o Królestwie Bożym na ziemi, jako takiej nadziei. Sam się zajmowałem romantykiem Augustem Czeszkowskim, o którym pani wspomniała, który miał objawienie w kościele w Drękowie, jak modlił się ojczenarz, wypowiadał z ojcem i mu się objawiły dzieje z nadzieją na Królestwo Boże na ziemi. Nawet miał dwa objawienia. Jakoś w tamtych czasach ludzie mieli chyba więcej czasu na objawienia, bo dzisiaj nikt nie ma na to czasu, mam wrażenie. Mało kto zresztą potrafi przyjąć do wiadomości, jak mówi młodzież, na klatę, tak? Że świat jest opowieścią idioty, tak? A wielkie cierpienia mogą się wyłącznie przerodzić w wielkie okrucieństwa, a co najwyżej przybierają formę ataki. Tak jak powiedziałem, kościoły są pełne ludzi, ale nie tylko kościoły, to są jeszcze kasyna hazardu, tak? W kasynach jest też pełno ludzi, którzy mają nadzieję na obrócenie swojego losu. Rośnie kolejka ludzi, którzy obstawiają jakieś zakłady, totka czy coś takiego, wraz ze zwiększaniem się puli wygranych. Zagraj diamencik, który pula wygrana wynosi ponad 49 milionów złotych. Ogromna kolejka ludzi, którzy obstawiają. Domy hazardu są pełne ludzi nadziei. Kościół, domy hazardu, totolotek, to są miejsca, gdzie ludzie chcą spełnić swoje nadzieje. Grają w diamenciki. Tak czy owak, wszyscy w zasadzie mają nadzieję na poprawę swojego losu. I w tym sensie nadzieja jest zbudowana właściwie w świat, który poniekąd jest jakimś takim domem hazardu. I teraz różni gracze wspomagają rzeczywiście nadzieję wiarą w takie poznanie jakiegoś algorytmu, tak? Jakiś algorytm na grę, albo nawet są wzory na absolutę w polskim myślicielu Hennewrońskim. Tomasz z Akwinu mówił ściśle. Rozum przez wiarę poznaje to, czego się w nadziei spodziewa i kocha. Ktoś, w zasadzie nie wiem kto, nie pamiętam, może to był Kirchner, mówił coś o ontologii nadziei, o tym, że świat ludzki jest w ogóle utkany z nadziei. I w zasadzie tak jest, tak? Tylko my sobie tego do końca nie uświadamiamy, mogę to przyjąć właśnie, tą ontologię nadziei, ponieważ właściwie jeżeli ja idę na spotkanie, to zakładam, że ono zaistnieje. Przecież wiem podskórnie, że ono z całą pewnością gdzieś nie zaistnieje. To jest duże ryzyko w ogóle, że nie zaistnieje nawet każdego dnia. Wiem, że to nastąpi, że tramwaj kiedyś odjedzie beze mnie, tak? I wiem, że być może nikogo nie spotkam, z kim się umówiłem, ponieważ, no ale w zasadzie, no nikt mi się nie rzuca na szyję, ani na ja nikomu się nie rzucam na szyję. Jakie to szczęście, że przyszedłeś, tak? Jakie to szczęście, że cię spotkałem. Właśnie miałem taką nadzieję, tak, że cię spotkam. No wszyscy zakładają, że to jest oczywiste, że kogoś spotkają, ale kiedyś to nie nastąpi. Więc w zasadzie my wiemy, że to nie nastąpi, ale zakładamy, ja też się dzisiaj nikomu nie zwierzę tutaj, że się cieszę, że wszyscy przyszli, pokonali liczne trudności i ja miałem nadzieję, że tu przyjdą, tak? A przecież nie, to nie było pewne, że to, może połowa nie przyszła na tego szkodu. Kto wie? Mnie też się nie rzucił na szyję dzisiaj. No przecież wiadomo, że ja mogłem nie przyjść. To cudem w ogóle dotarłem tutaj na to miejsce.
ponieważ było tyle niebezpieczeństw po drodze, że właściwie to jest cud. Po spotkaniu. Słucham? Po spotkaniu. Po spotkaniu, no to po spotkaniu, ale to jeszcze długo, to jeszcze może nie do tego, to widzę, że masz nadzieję, że te po spotkaniu ja tu jeszcze będę, tak? Bo i ty, także różnie to może być. W każdym razie, no graniczy to z pewnym cudem, może w ogóle tutaj się ktoś pojawił i ja też. No, ale nikt nie myśli tak w zasadzie na co dzień, to pomijamy w praktyce, że to jest właśnie cudowne, że ktoś przyszedł, a kiedyś nie przyjdzie przecież. Ale przyjmujemy takie fikcyjne założenie, że świat się nie skończy, że zawsze ktoś przyjdzie, dopóki nie znajdziemy go właśnie pod respiratorem, czy w kostnicy, albo dodam, bo była mowa o wojnie, że w zasadzie wojna wzmaga tą nadzieję, ponieważ rachunek, że spotkamy kogoś na 100% maleje. Jest pomniejszany gwałtownie, tak? Wtedy musimy mieć jeszcze większą nadzieję, że rzeczywiście z kimś się spotkamy, z kimś żebyśmy się umówili, bo to jest coraz mniej pewne. Więc wojna zostawia nas tylko w nadziei, bo nic tam więcej nie ma, bo jest pustka i nic. No, mógłbym może jeszcze, bo mabym coś o filozofach. Więc oczywiście nadzieja jest związana z pewnym zaleceniem, jak przeżyć świat, który się kończy, jak przeżyć świat końca historii i tym podobnych. Oczywiście nie należy mylić nadziei z myśleniem życzeniowym, czy z jakimś takim optymizmem nadmiernym, albo taki jest termin dosyć ważny, polianyzmem, od takiej bohaterki książki, która myślała pozytywnie. Nie, Immanuel Kant, no bo to najważniejszy to filozof, stwierdził, że wszystkie przyczyny mojej aktywności, które mam, się zawierają właściwie, łączą się w trzech pytaniach. Czego mogę się dowiedzieć, co powinienem zrobić, na co mogę mieć nadzieję? Czego się mogę spodziewać, proszę. Więc jeżeli nadzieja miałaby przesłaniać rzeczywistość, przesłaniać też powinności i normatywy, a stawiać się jedynie optymizmem, no to wtedy rzeczywiście byłam matką głupi, tak? Ale to jest spaczona właściwie forma nadziei, która niszczy poznanie, niszczy i prowadzi do pychy, tak? I właściwie pojawiają się na tle takiej nadziei, czy skutek takiej nadziei, takie mesjanistyczne religie, że tak powiem, pejotylu, tak? Czyli marzycielstwa, kuństwa, utopizmu, mitomanii i rewolucji, która rzeczywiście też chce stworzyć jakiś lepszy świat i na sam koniec jest mnóstwo trupów w zasadzie. Ścisłe definicje. Jest taki myśliciel, co wydaje mi się, że daje ścisłe definicje. To jest zresztą mój autorytet. Nie jest nim Immanuel Kant, tylko jest nim Tomasz Hobbes, który się zajmował właśnie problematyką wojny. I on jest realistycznie nastawiony, a właśnie u niego znalazłem jakieś bardziej ściślejsze, nie wiem, czy to jest ścisłe definiowanie nadziei. Mianowicie on uważał, że nadzieja jest korelatem strat. Nadzieja jest oczekiwaniem dobra, strach jest wyczekiwaniem zła. I teraz absolutny brak nadziei jest właściwie rozpaczą, a pewien jej stopień jest zwątpienie. Taka jest konkluzja, tak? Ale oczywiście w życiu ludzkim strach jest większy, bo istnieje największe zło, jak gwałtowna, nagła śmierć w jakichś męczarniach, tak? Albo poprzez tortury. A na największe dobro nie ma żadnych szans, więc nadzieja jest zawsze mniejsza od strachu. Ale zawsze one występują ze sobą w jakiejś grze, tak? Że człowiek jest jakiś taki, cierpi na chorobę, powiedziałbym, dwubiegunową, że z jednej strony strach, z drugiej strony nadzieja i tak się miota pomiędzy tymi dwoma afektami, bo to są afekty, a propos definicji. Wedle mnie też, wedle Tomasza Hobbesa, to są afekty. No, jeszcze dodam, że czasami się pojawia nadzieja na cud i ona się pojawia w sytuacjach
nieuchronności, konieczności dziejowej. No i tutaj może na koniec taka, takie anegdotyczne mi się nazywają jakieś uwagi. Mianowicie, no kto z nas nie przeżył takich niezwykłych chwil strachu pomieszanych z nadzieją na widok zbliżającego się nieuchronnie kanara w tramwaju. Przecież nie da się uciec. Drzwi są zamknięte. Nic się nie może wydarzyć. On się zbliża. On wysłany piekła. To znaczy Lewiatana, on jest właściwie urzędnikiem państwowym. On broni nas przed samymi sobą. On realizuje umowę społeczną, a my go uważamy za zło wcielone. To nas zaraz zgniecie i wlepi na mandat. I teraz nie ma szans. Chyba, że cudownie się drzwi otworzą. On się potknie. Umrze. I wtedy oczywiście nie ma mandatu. Ale to jest nieuchronność. A nadzieja zostaje. Tak? Nie mam żadnych szans, ale i te wykorzystam. Skazaniec liczy często, że się urwie sznur wisielczy. Tak? Albo że zabraknie prądu w tej krześle elektrycznym. Tak? Przyjdzie ułaskawiający list od Dudy, od króla, tak? Od prezydenta. Czasami przychodzi, Dostojewski przeżył własną śmierć. Batalion miał go rozstrzelać. I jeszcze jest nadzieja na bezkarność, którzy są młodsi i starsi, oglądali może film Colombo. Na ogół to docieka coś, potem wychodzi i wraca. Jeśli tak torturuje tego, który tam się broni przed demaskacją. Więc w zasadzie ja bym nadzieję zdefiniował, że jest taki krótki moment pomiędzy wyjściem i powrotem porucznika Colombo. Dziękuję. Profesora Tymiędza, bo wspomniał profesor o religii, a tutaj mam bardzo pasujące do tego pytanie, natomiast czym różni się nadzieja od wiary? Nadzieja od wiary? Trudne pytanie, bo ja w zasadzie rozważam ten problem wewnątrzświatowo, w jakimś oderwaniu od wiary i religii. Dla mnie religia, jak powiedziałem, sprowadza się do funkcjonowania Kościoła, a Kościół to jest wielki bank nadziei. Dlatego ma dużo klientów. Więc wiara dla mnie się sprowadza do ludzi, którzy chodzą do Kościoła, tak? I oni praktykują tam nadzieję, bo ja, prawdę mówiąc, byłem uformowany przede wszystkim przez chodzenie do Kościoła. I tam, zarówno tam, jak i na cmentarzach, podczas każdego pogrzebu, każdy ksiądz mówi kółko o nadziei. I ja jeszcze za to płaciłem. Więc w zasadzie tylko taką mam odpowiedź, tak, że w Kościele ludzie się pojawiają po to, żeby powiedzmy mieć nadzieję przede wszystkim na dalsze życie, tak, po tym, co się, po tym straszliwym, który się kiedyś skończy. Natomiast związek z transcendencją, tak, no to nie jestem w stanie w zasadzie do tego się odnieść. Czy istnieje taki związek? Może Jacek powie na ten temat, bo ja prawdę mówiąc, no ja mogę, ja właściwie mam tylko, kończę swoje rozważania na nagrobkach, tak, to znaczy na przykład mogę napisać sobie na grobku, tu leży przypadek beznadziei. Czyli właściwie na epitafiach kończyłbym swój kontakt z transcendencją, który bym dawał na nagrobku. Tak? Więc mogę, to znaczy i w zasadzie mogę się odnieść do sprawy śmierci. Tak? No bo to ja, no z trudem mi przychodzi jak gdyby wykraczanie poza świat żywych i umarłych, ale jeszcze jakoś funkcjonujących na cmentarzach poprzez epitafia. Zresztą wszystko, co piszemy, to są pewne epitafia, które po nas zostają. Natomiast czy ja jestem człowiekiem więcej niż jednorazowego użytku, to wątpię. Sądzę, że jestem człowiekiem jednorazowego użytku i dalszego ciągu już raczej nie będzie. Sprawa jest eschatologiczna. No śmierć nie budzi u mnie żadnego szacunku, ponieważ śmierć nie ma dla mnie szacunku ani dla nikogo.
śnieg nas topi, zgniata pod walcami, pod tramwajami. Śmierć niszczy wielu ludzi podczas wojen, teraz na Ukrainie, ale przecież było 50 milionów ofiar, więcej nawet przez II wojny światowej, niekończące się rozliczenia. Śmierć po prostu się z nami nie liczy, traktuje nas jako ludzi jednorazowego użytku. I ja tak też siebie traktuję. Śmierć budzi u mnie poczucie pogardy jako seryjny zabójca. Tak jak każdy seryjny zabójca. I właściwie miałbym taką nadzieję, żeby przyłapać tego seryjnego zabójcę i postawić przed plutonem egzekucyjnym. Ale na to chyba nie ma nadziei. Na to się nie zanosi. To jest beznadziejna nadzieja. Ale kto wie, jakby się tak uprzeć, to może się tego bandziora złapie, zapuszkuje i na rynku krakowskim powiesi. Tyle miałbym do powiedzenia co do tych spraw eschato i to, i tym, co się dzieje tutaj między nami. Ludzie wierzący prawdopodobnie powiedzą coś innego, albo inaczej wierzący niż ja powiedzą coś innego i stwierdzą, że nadzieja na lepsze życie wpływa na ich życie tutaj, tak? Ale to też nie jest takie pewne, czy wpływa dobrze, czy niedobrze, bo prowadzi do różnych frustracji, niechęci. No jak mówię, wspomniałem, jest oczywiście formacja, która wytwarza na użytek jednak ludzi żyjących pewne usprawiedliwienie Boga za istnienie zła w świecie, tak? Więc mamy całe konstrukcje teodycei, tak? I związek nadziei z transcendencją oraz z tym życiem religijnym, no to ja bym widział właściwie w tych konstrukcjach, które się kojarzą na ogół ze świętym Augustynem, który też coś pisał przecież o nadziei, ale generalnie, no jeżeli on tak układa tak, świat, że to, co się nam wydaje, że jest złe, to się przecież tak na sam koniec okaże wcale nie takie złe, łącznie z tą wolną wolą, która nas, że tak powiem, pozwala to zło czynić, a potem przeżywać jakieś konwersje, no to właściwie się obraca na dobre. Więc ja generalnie przyjmuję ten blef teodycei, bo on jest jakby taki pożyteczny, także w sensie ćwiczeń logicznych. Muszę dodać, że kiedyś uwierzyłem nawet w tą wersję teodycei augustyńskiej, że się zło zawsze w dobro przemienia, a w pewnym razie można mieć taką nadzieję. Wspomniałem na początku, że moim takim też patronem, też w tej pierwszej mojej wypowiedzi był Montesquieu, to on mi udowodnił, że takie właśnie przekształcenia w świecie istnieją zła w dobro. Ponieważ kiedyś wracałem z konferencji, no to zwierzenie mogę dodać tylko na ten temat, z jakiejś konferencji, późną nocą wracałem ulicą Mikołajską i mnie trzech zbirów napadło i wypowiedzieli mi wojnę, ale ja nie mam zwyczaju, żeby dawać odpór heroiczny przeważającym siłą wroga, tym się poddałem i mi skradziono teczkę oraz to, co było w teczce, a tam była książka Montesquieu'a od Buka. I nic więcej. No i teraz w zasadzie było zło, tak? No ale zacząłem szukać warianty, co oni mogli zrobić z tą teczką i z tą książką. Jeszcze gorzej byłoby, jakby tam był kodeks karny. Ale tam był o duchu prawdy, jest taki horror, można powiedzieć. Może sprzedali, może studiowali prawo, może się na lepsze przekształcili. Kto wie, co tam dalej się działo, czy oni wino owocowe wypili, student prawa od nich kupił. Opowiedziałem tą anegdotę, tak jak tutaj, studentowi socjologii, któremu się znudziło już studiowanie socjologii i on na bazie mojej przypowiastki napisał scenariusz, dostał się do Szkoły Mistrzów Scenariusza Andrzeja Wajdy. I być może ja zagram w tym filmie, dostaniemy Oscara, więc zło się na pewno dobro obróci. Jak zagrać bandziora. Może pani zagrać. Tak, droga kobiecy, femme fatale tam się przyda na pewno. Albo takiej zbawicielki może. Co na wszystko. Femme fatale i zbawicielka jednocześnie. Dobrze, dwa w jednym to też jest dobrze. Jest taka wersja tego teodycy. Więc są pewne warianty wspomagające nadzieję, że się wszystko w dobro obróci. Ale to są
oczywiście możemy korzystać z tych wielkich myślicieli chrześcijańskich, którzy się trudnili właśnie taką, mieli nawet taką obsesję, żeby uzasadnić, że nadzieja na dobro zawsze jest wyżej niż to empiryczne zło, które doświadczamy. Nawet inny taki katolik, Demestre, dopytano, dlaczego, na przykład, czy władza pochodzi od Boga. No władza pochodzi od Boga, no bo wszystko pochodzi od Boga. No, ale czy władza ateistów pochodzi od Boga? Władza rewolucjonistów pochodzi od Boga? Władza szatana pochodzi od Boga? No oczywiście, jako kara Boża, tak? Jako kara Boża. No więc w zasadzie, jak nam się nie podobają jakieś rządy, no to jest kara Boża i wtedy możemy sobie wszystko uzasadnić. Więc tak, można sięgać po chrześcijańskich myślicieli, ale te zaświaty, że tak powiem, które religia tam obmyśla i sugeruje, że one istnieją, no ja do nich nie dotarłem. Skomentuję. Dyskusje na temat śmierci są dyskusjami amatorów, ponieważ ci, którzy cokolwiek wiedzą, wyjechali za granicę i się nie pojawią. Tak? Dyskusja o nadziei jest może nie dyskusjami amatorów, bo jest wśród żywych, natomiast ona jest dyskusją oświeconych ignorantów. Widzą Państwo, jak trudny jest problem nadziei. To znaczy, on się rozpina pomiędzy dwoma sposobami mówienia. Mieli Państwo tu próbkę. Ja wychodzę od aktu nadziei. Znaczy, na czym polega akt nadziei? Co to znaczy mieć nadzieję? Ale bardzo trudno się mówi o tym, co to znaczy mieć nadzieję, jeśli się nie mówi, na co się ma nadzieję, o czym mówił Piotr. I te perspektywy są bardzo trudne do rozwikłania. Ja, usiłując opisać, na czym polega nadziei, powiedziałem, że mówimy o istotnych wartościach. No ale Piotr od razu doprecyzował. No, te istotne wartości, no to właśnie są takie wartości fundamentalne. Oczywiście te wartości fundamentalne no, mogą być, jeśli ktoś jest w sytuacji podbramkowej i właśnie ma egzamin, od którego zależy jego przyszłość życiowa, no to jego nadzieja jest autentyczna. Jeśli obawia się, że się nie do końca nauczył, egzamin jest bardzo trudny, obawia się złośliwego profesora, na co nie ma wpływu, i na dodatek bardzo głęboko to przeżywa, to ma autentyczną nadzieję. Czy to jest nadzieja tego samego rodzaju, co nadzieja na życie wieczne? Tak. To jest tego samego rodzaju nadzieja. Znaczy akt, który przeżywamy wewnętrznie, jest tego samego rodzaju. Prawda? Natomiast oczywiście problem, te problemy ostateczne rozpalają bardziej naszą uwagę. Ja bym wolał jednak pozostać na tym poziomie samej analizy tego zjawiska, prawda? Dlaczego? No bo te wartości tam możemy podmieniać dowolnie. Prawda? A co kto chce, może tam wsadzić. No i teraz pytanie, czy to jest racjonalne? Ta nadzieja na to coś jest racjonalna, prawda? Czy masz racjonalną nadzieję, wierząc, że wojna na Ukrainie się skończy, jeśli jesteś mieszkańcem Mariupola? Czy masz racjonalną nadzieję na zbawienie, jeśli jesteś człowiekiem, który odczuwa to jako palące pytanie egzystencjalne? Było pytanie o to, czym się różni wiara. Znowu tak trochę bym chciał stonować, bo Piotr poszedł już od razu w jasną interpretację, co to jest wiara. A wiara, jeśli mówimy na poziomie takich aktów, to jest po prostu pewne twierdzenie z gatunku twierdzeń epistemologicznych. Znaczy, jestem przekonany, że P. Wiem, że P. Jeśli na przykład jestem fizykiem, który zajmuje się ciemną materią i bardzo mnie ujęła teoria, że ta czarna materia to jakieś tam cząstki, powiedzmy miony, i mówię, wierzę, że czarna materia to miony, no to stwierdzam tego fakt poznawczy, prawda? To znaczy, no nie mam na to pełnego dowodu, nie potrafię tego w pełni uzasadnić, ale wierzę, że tak jest. Koniec, kropka. Nic więcej na ten temat nie mam do powiedzenia. Natomiast kiedy mówię, mam nadzieję, że czarna materia to miody, to już mówię znacznie więcej. Mówię, chciałbym, żeby tak było. Dlaczego bym chciał, żeby tak było? No bo może Nobla dostanę, bo może będę miał poczucie, że nie zmarnowałem ostatnich 20 lat pracy, bo jakby tak nie było,
to Nobla by mu dostał konkurent z Oxfordu, którego serdecznie nie lubię, bo na studiach doktoranckich odbył mi dziewczynę i różnych takich rzeczy, prawda? To wszystko w tej wypowiedzi, mam nadzieję, jest. Czyli jeśli na tym poziomie jesteśmy, porównujemy wiarę z nadzieją, to mogę powiedzieć tyle, no wierzę, że P, no to jest takie stwierdzenie z gatunku, no, które jakoś mnie tam no, zapełniają moją ciekawość poznawczą, prawda? Są pewnym uzupełnieniem. Kiedy mówię, że mam nadzieję, to po pierwsze odnoszę się do przyszłości. Piotr mówił, ale to zawsze jest perspektywa, nadzieja zawsze jest w perspektywie temporalnej. W akcie wiary nie ma perspektywy temporalnej, no po prostu wierzę. Tak samo mogę powiedzieć, no, a zresztą o Bogu tutaj nie mieszaj. Ale tak, no, to jest pewne, nadzieja jest zawsze związana z perspektywą czasową. Prawda? Stąd ten horyzont śmierci jest tutaj istotny. No bo to też jest wpisane w nasze doświadczenie czasu. Po drugie, taka nadzieja zawsze raczej odnosi się do pewnego działania. Wiara nie musi się odwołać do działania. Wiara, że ciemna materia to miony, nie musi mnie do niczego skłaniać. Po prostu wiem, że tak jest i koniec. No, wierzę, że tak jest, może nie wiem, wierzę, że tak jest i koniec. Nic z tego specjalnie nie musi wynikać, prawda? Nadzieja, że tak jest, no to wiąże się już z pewnymi konkretnymi działaniami w tym zakresie. Problem się znacznie komplikuje, kiedy nadzieja przestaje być nadzieją, że, a zaczyna być nadzieją po prostu. Filozofowie lubią tak rozróżniać. A wiara przestaje być wiarą, że, a zaczyna być wiarą w coś. Wiara w coś, i tutaj znowu filozofowie lubią komplikować sprawę, mówią, że tak naprawdę da się to sprowadzić do wiary, że, tylko że jak mówię, że wierzę w Boga, to mówię, że wypowiadam pewne sądy poznawcze mówiące, że wierzę, że Bóg istnieje, że jest wszechmocny, że ma tam pewne cechy, które tam zazwyczaj mu przypisuje. No ale to nie jest takie do końca proste, to znaczy niekoniecznie tak musi być. No i tutaj dochodzimy do tych takich fundamentalnych spraw, to znaczy, w którym nadzieja z wiarą się miesza. No bo oczywiście, jak mówimy, Piotr nawet nie usiłował tutaj zaczynać tych wątków epistemologicznych, od razu wiarę potraktował jako wiarę religijną. Jako coś, co po prostu jest jednoznacznie się kojarzy z religią. No, może powiedzmy tak, jest to pewien aspekt wiary, który odnosi się do czegoś, co może lepiej nazwać sensem życia. No i jeśli teraz wiarę mieszamy, połączymy z tą nadzieją, no to teraz fundamentalną nadzieją, już bez tego dodatku mam nadzieję, że, to jest nadzieja na sensowność. Jak to rozumie sensowność swojego życia, to jest kwestia dalsza. Być może są dobre powody, żeby wiązać tą sensowność życia, nadzieję na to, że się sensownie żyje i że pewne działania, które się prowadzi, są sensowne. Być może warto, być może są dobre powody, żeby łączyć to z istnieniem Boga. Ja z tym mam problem, ale rozumiem, że niektórzy tak mogą postrzegać sprawę. Widzę, że Piotr ma całkowity problem. Odrzucę to całkowicie. I to też jest jakaś inna, jakaś perspektywa, która ma rację bytu. Tylko co tu jest istotne? Jeśli istotne w tym doświadczeniu nadziei na ostateczne spełnienie jest to, co powiedziałem na początku. Mam poczucie, że ostatecznie to nie całkiem ode mnie zależy. Przynajmniej w jakimś stopniu nie zależy to ode mnie. To znaczy, i to jest pewna no, taka aporia filozoficzna, prawda? Znaczy my sobie możemy opowiadać różne rzeczy, możemy mówić, że filozofia jest poczuciem sensu i że jakoś to tłumaczymy, tak samo religia, ale ostatecznie mam niepewność, mam fundamentalną, epistemologiczną niepewność. Nie wiem, czy jest Bóg i nigdy się tego nie dowiem, przynajmniej dopóki mogę prowadzić rozumowania takie jak teraz. A jak się dowiem, to pewno już będzie za późno, dlatego żeby cokolwiek zmienić. Tak samo jak nie wiem, to jest coś, co nazywam nadzieją moralną, nie wiem,
czy działania, które podejmuję, są ostatecznie moralnie dobre. Ja mogę być utylitarystą, mogę wierzyć w Kanta, mogę twierdzić, że jest prawo moralne, mogę mieć głębokie przekonanie, że wszystko, co robię, to wypełniam te moralne teorie, ale do końca tego nie wiem i nie będę wiedział. Co mi pozostaje? Nadzieja. Pozostaje mi nadzieja, że mimo wszystko nie jestem tak zły, jak mi się wydaje, że mogę być. Albo nadzieja, że jestem tak dobry, jak mi się wydaje, że jestem dobry. I w tym sensie nadzieja jest nieusuwalna. Znaczy, ona zawsze gdzieś w pewnym horyzoncie jest. Mogę mówić o pewnych bardziej lub mniej racjonalnych przesłankach, ale kiedy dochodzimy do tej takiej fundamentalnej nadziei, tej takiej ostatecznej nadziei, to ona jest nieusuwalna. Dobrym przykładem jest to, co Lear w takiej niedawno wydanej książce nazywa nadzieją fundamentalną. Radykalną. To jest taka nadzieja, że nawet nie wiem, na co mogę mieć nadzieję. Ponieważ moje zdolności rozeznania sytuacji w związku z dynamiką zmian, a się odwołuje do, nie wiem, tam jest przykład plemienia indiańskiego, plemienia wrot, które w związku z wszystkimi tymi przemianami społecznymi i rozwojem państwa amerykańskiego pod koniec XIX wieku zostało zamknięte w rezerwacie. W związku z czym całkowicie musiło zmienić swój sposób życia, łącznie z najbardziej fundamentalnymi wartościami kulturowymi. I teraz ich nadzieja polega na tym, że wierzą, że może być taki sposób życia, którego jeszcze nie znają, który sprawi, że ich życie jednak będzie sensowne. Jeśli by tej nadziei nie mieli, no to jedyne, co by im pozostało, to rzucić się na szarżujących kawalerzystów armii amerykańskiej. I dać się zabić. No, ale oni właśnie tego nie chcą. To jest wpisane w stary system wartości. I to jest taka nadzieja, która nawet nie wie, co jest przedmiotem nadziei. Ale jednak jest. Bo bez tego nie potrafilibyśmy ogarnąć horyzontu, jak gdyby, naszych działań życiowych. W związku z czym, no, w tym sensie problem nadziei rzeczywiście jest takim problemem wykraczającym poza zdolność, poza horyzont filozofii w pewnym sensie. I nie należy się dziwić, oczywiście ma również swoje przedłużenie, no, w tej drugiej ścieżce rozważań, to znaczy w drugim ścieżce pojmowania sensowności życia, czyli religii. I jest tym, no i dociera do tego takiego, bo to nawet, tam nawet nie ma pozytywnych treści, znaczy nawet nie bardzo wiem, na co mogę mieć nadzieję. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I tyle. Prawda? To wcale nie oznacza, że mam nadzieję na to, że będę żył długo, albo że będzie życie wieczne, albo że będę tam obcował ze świętymi i będę w stanie z wiecznej nirwany, albo czegoś takiego. Ja nawet nie wiem, na co mam nadzieję, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I to jest coś, co wydaje się, co przynajmniej mnie się wydaje jakby taką, no, istotą tego myślenia o nadziei. Ja bym kąś pojawił, można. Do wyboru. Albo jeszcze jedno pytanie, ale krótko, albo do publiczności, bo już sobie za 5 minut to wiem. Wiem, chciałem się tylko odnieść do tego Indian, ale... No to może nie, to... To, to może się to może od... 5 minut odnieść do tego już pytania z publiczności, możemy tak zrobić. To znaczy sprawa tych Indian. No to jest sprawa wewnątrzświatowa, sprawa Indian. Znaczy, co do wiary, to jeszcze tylko powiem, że mnie tylko jedna przekonuje osoba, Simone Weil, która nie miała wiary ani w Boga, ani w nic, cokolwiek, tylko ona się zakochała w Bogu i to jej wystarczyło. Koniec jej jakby relacji. Natomiast faktycznie sprawa tego Lira, radykalna nadzieja,
chodzi, o co mi chodzi? Bo są różne strategie, jak przeżyć koniec świata. Jak przeżyć swój koniec. Swoją śmierć. Oni przeżyli swoją śmierć, Indianie, bo zostali wtrąceni do rezerwatu. I teraz strategii jest kilka. Bo jest strategia Siuksów, którzy postanowili walczyć z białymi i zginąć. To jest strategia heroiczna. Strategia walki. Nie będziemy się układać z wrogiem. Ani z nowym światem. Giniemy na zasadzie dawnego świata. Bo bizony odjechały, bo wojna się skończyła. Wrony zostały bez wojny i bez bizonów. Co dalej robić, jak nie ma bizonów? Nie ma co robić, bo bizony znikły. Są w rezerwacie. I teraz strategia ich była taka, że trzeba nasłuchiwać cierpliwie, co będzie dalej. Tam jest taki, pojawia się filozof Ptasi Kora, tak? Który, że tak powiem, do którego oni się jedne modlą, co wysłuchują, co on ma im do powiedzenia, jaką obrać strategię w stosunku do białego człowieka. Uczyć się od niego po to, żeby go pokonać w pewnym sensie w strukturach prawa. Więc przyjmują strategię oportunizmu de facto, który wjedzie ku przyszłości. Siuksowie są heroicznymi wojownikami. Jest jeszcze inne plemię, które opisał, nie pamiętam jak się to wymienia, Turblund, Ikowie, ludzie gór. O plemieniu, które się stoczyło z kolei. Totalną barbarię. Doszło do jądra ciemności, nienawiść między sobą, zabijanie się, brak altruizmu, brak nadziei, w zasadzie kanibalizm i ginęli w sposób taki budzący obrzydzenie. Tak? Ani nadzieja, ani miłość, ani wiara, nic tam nie istniało. Był koniec, że tak powiem, dojście do jądra ciemności. Więc są trzy strategie, ale łatwo mówić z dystansu. Przypatrzmy się w Polsce. Tak? Jakie strategie w Polsce sobie były zalecane? No, były strategie WRON po II wojnie światowej, żeby się dostosować do konieczności historycznej i nasłuchiwać, tak? Co będzie dalej? A żołnierze wyklęci postanowili być Siuksami. I giną, tak? I tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że niektórzy moi koledzy z tamtych lat przypominają właściwie Siuksów, którzy jeszcze żyją i już dawno komuna się skończyła, już dawno nie ma bizonów, a oni między sobą walczą dalej z tym, czego już nie ma. I giną, tak? Bo nie widzą przed sobą żadnej perspektywy, żadnej przyszłości. Nie potrafią przeżyć własnej śmierci i wyjść poza, powiedzmy, taki zespół, że tak powiem, kombatanctwa, albo można powiedzieć, jakiejś takiej syzyfowej pracy, która wiedzie do nich. Nie widzą własnej sikory, innymi słowy. Nie widzą ani sikory, ani Boga, ani nikogo, tylko widzą własną przyszłość i heroiczny czas, który minął. I dalej walczą z tym, czego już nie ma, bo bizonów już nie ma, bo siuksów już nie ma, bo komuny już nie ma. Tak? Z kim to walczyć? Ale jednak walczą. Bo nie są w stanie przeżyć własnej śmierci i wyjść dalej, tak? Gdzie ta nadzieja w zasadzie ten Lier właśnie mówi. Ona jest nieokreślona co do swojej treści, ona antycypuje jakieś dobro, tak? Ale treść tego dobra jest niedostępna, to trzeba wykryć. Taka jakaś jest niejasna treść tej radykalnej nadziei. Radykalna dlatego, bo nie ma treści. To jest inne pojęcie radykalności. Radykalna, bo nie ma treści. Nie wiadomo, co my wysłuchamy od tego ptaka Sikory. Sikora to jest taki filozof. Nie akurat sowa Minerwy, tak jak u Hegla, tylko co poznaje, tylko daje nadzieję. No, taka tylko komentarz. To są trzy strategie rozmaite. Profesor, chce odnieść, to jeszcze można? Nie, no to myślę, że... Znaczy tutaj kluczowa jest kwestia definiowania dobra. Znaczy jak wspólnota definiuje dobro. I ten problem polega na tym, że są pewne wspólnoty, które nie są w stanie oderwać się od swojej wizji dobra. Od dawnej. Swojej, to znaczy ona była na... Była, prawda? No i już. I teraz, kiedy mówimy o tej nadziei radykalnej, no to mówimy o takiej nadziei, która rozumie, uznaje, że stare dobro już nie obowiązuje, nie wie jeszcze, jakie dobro wybrać, ale ma nadzieję, że ono jest i da się wokół niego zorganizować w przyszłości życie, czy to wspólnoty, czy jednostki.
Być może to jest dobry moment, żeby o tym podyskutować w kontekście gwałtownych zmian geopolitycznych. Takich zmian, które czujemy, że świat się bardzo szybko na naszych oczach zmienia. Prawda? Że pewne kategorie odchodzą, pewien styl myślenia przestaje być stylem, który pasuje do opisywania tego, co się wokół nas dzieje, ale jeszcze nie ma kategorii, które pozwoliłyby to opisać. Opisujemy to za pomocą starych pojęć. Tak jest na przykład z transhumanizmem, tak jest z całą problematyką bioetyki, być może tak w tej chwili jest z problematyką geopolityki, prawda? Brakuje nam pojęć. No ale my chcemy jakoś to opisać, no to wcale się nie należy dziwić, że dalej są ci subsowie, którzy mówią, no myślimy po staremu, no bo jak nie mam jak opisać, no to używam tego, co znam, prawda? No ale właśnie ta radykalna nadzieja polega na tym, żeby rzucić się na tą głęboką wodę. To znaczy rzucić się, pogodzić się z tym, że muszą się pojawić jakieś nowe kategorie, tylko jeszcze nie wiem jak. Dobrze, to teraz zaczął czas na pytanie z publiczności. Jak podejdę, podam mikrofon, więc proszę podnieść rękę, jak ktoś chciałby zadać pytanie. A ja będę chodzić. Albo komentarz może, żeby tak nas nie torturować. Dziękuję. Może pytanie do pana profesora o uściślenie. Przy komentarzu odnośnie cząstek elementarnych pan profesor powiedział, że wiara nie wymusza na naukowcu żadnej akcji, a nadzieja już jakby tak. Ale we wstępie powiedział pan coś zupełnie, mam wrażenie, odwrotnego, że nadzieja ma jakby pewną cechę, że my nie mamy jakby żadnego wpływu na efekt, tak? Mamy nadzieję na dobrą pogodę następnego dnia, ale nie mamy na to żadnego wpływu. Jakby mógł pan bardziej to uściślić, a to może też, jak była zachęta, jeżeli chodzi o komentarz, to tak krótko różnica między wiarą i nadzieją, oczywiście nie idealna, że jednak wierzę, to myślę, że mniej więcej to, co pan profesor powiedział, że wierzę mamy bardzo często, bo jakby oba słowa mogą być równie dobrze synonimami, wierzę mamy jakby taką, uważamy, że to jest prawdą, że jakby to ma jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, a przy nadziei wcale nie musimy już tego mieć. Jakby najwyższym stopniem wiary w coś może być fakt. Coś, jeżeli mamy bardzo silną wiarę, w sensie nawet naukowo, tak patrząc, my nie mamy stuprocentowej pewności, że nie wiem, prawo grawitacji sformułowane przez Newtona jest stuprocentowo prawidłowe. To jest pewne przybliżenie rzeczywistości, tak? Pewne prawa, pewne teorie w ciągu biegu lat zostały udoskonalane, ale prawdopodobnie będziemy musieli je w kolejnych latach zweryfikować i udoskonalić. Myślę, że w ten sposób możemy na to patrzeć, że wiara to jest coś, co jednak ma jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, że mamy jakieś podstawy, a nadzieja już takich podstaw nie wymaga. Że może być paradoksalnie nawet, że mamy podstawy wierzyć, że coś jest zupełnie sprzeczne, a mimo to mamy nadzieję, że jest inaczej. Myślę, że to jest mniej więcej to, co pan profesor też mówił. Dziękuję. Dziękuję za pierwsze uzupełnienie. Rzeczywiście nie chodziło mi tutaj o pewną formę aktywizmu, chodziło mi o to, że nadzieja zawsze się wiąże z jakimś procesem, jakimś działaniem, prawda? Znaczy ja mogę, kiedy mówię o pogodzie jutrzejszej, to zapewne mówię o tym, ponieważ mam jakieś plany na jutro, prawda? I o tyle mnie to interesuje. Jeśli mówię, mam nadzieję, że jutro będzie padać, to jest taki kontekst, że jutro mam jakieś plany w związku z tym. No jeśli nie mam zamiaru jutro wychodzić z domu, to jest mi wszystko jedno, czy jutro będzie padać, czy nie będzie padać, prawda?
prawda? I w tym kontekście mówiłem o, kiedy jestem fizykiem i zajmuję się tymi cząstkami, i kiedy mówię, mam nadzieję, że to są miony, no to jakby odnoszę to do mojej działalności, do mojej aktywności. Nie, w tym sensie, że no, prowadzę pewne badania, chciałbym, żeby tak było, chciałbym, żeby artykuł, który o tym napisze, się ukazał w dobrym czasopiśmie, miał dobre recenzje i tak dalej, prawda? To jest odnoszenie do mojej aktywności. Natomiast sama wiara nie musi się odwoływać do mojej aktywności, to musi być stwierdzeniem pewnego faktu. No, wierzę, że to są miony i już, prawda? To a propos uzupełnienia tego działania. Natomiast w drugiej kwestii, czyli tutaj no, tej... Wiara i nadzieja. Jaka jest różnica? Wiara i nadzieja. Nadzieja także ma swoją granicę i tą granicą jest konieczność. To znaczy, jeśli wiem, że coś jest nieuniknione, to już nie mam żadnych nadziei. Mi się wydaje, że paradoksalnie mimo wszystko możemy mieć nadzieję, nawet jeżeli wszystko wskazuje na to, że... Czyli zawsze jest tam jakieś minimum prawdopodobieństwa. Dokładnie. Musi być jakieś minimum prawdopodobieństwa. I w przypadku wiary jest podobnie. To znaczy, jeśli coś wiem, to wiem. Jeśli się pojawia wiara, to nie mam stuprocentowej wiedzy. Oczywiście teraz znajdą się zawsze filozofowie, którzy powiedzą, że to jest typowa sytuacja, to znaczy nigdy nie może być pewny, bo zawsze się może zdarzyć cud. Czyli nawet jeśli coś jest nieuniknione, to zawsze jest nadzieja na cud. Dobrze mówił Piotr. I z drugiej strony moje poznanie, nawet to, o którym się wydaje, że jest pewne, zawsze ma granicę niepewności. No i w tym sensie oczywiście one się jakby nadzieje i wiara są symetryczne. Ale no, nie ma sensu mówić o nadziei, jeśli wiem, że coś jest nieuniknione. Prawda? Kiedy na przykład, nie wiem, jestem śmiertelnie chory, to mogę mieć nadzieję na cud. Ale jeśli odrzucam nadzieję na cud, no to już nie mam żadnych nadziei. No, po prostu wiem, że to się skończy i koniec. Prawda? Może się to zdarzyć w pewnym procesie. No i pewno analogicznie byłoby z tą wiarą, podmieniając odpowiednio kwestie pragnień i kwestie poznawcze. Ja teraz? Słuchasz mnie? Muszę włączyć. Więc tutaj myślę, że początek debaty oddał bardzo naturę zjawiska nadziei, czyli właśnie z jednej strony ona jest bardzo ważna, z drugiej strony jest wyśmiewana przez sceptyków, że to jest rodzaj pewnej iluzji, jest stawiana może czasami na jakoś tak w podobnym stylu wyśmiewana co religijność. No i myślę, że tutaj pan profesor Jaszczal bardzo dobrze pokazuje, że nadzieja nie jest iluzją, ponieważ da się ją zdefiniować i działanie jest, da się ją opisać jako działanie przy świadomym zawieszeniu sądów, że jest na przykład nikła szansa, że coś się uda, ale właśnie jest to działanie. Tutaj była mowa o tym, że wiara niekoniecznie musi brać ze sobą działanie, a nadzieja już wiąże ze sobą działanie. No i tutaj myślę też, powiem o własnych doświadczeniach, że nadzieja, bez nadziei nie moglibyśmy niczego zrobić. Znaczy, ja może jestem takim typem osoby, o której właśnie profesor Bartula no, mówi, że raczej większość ludzi tak nie ma, czyli no, ja faktycznie bardzo silnie przeżywam to, że tego mogłoby nie być, a jednak jest, czyli to jest jakiś cud. Na przykład ja dzisiaj mogłam się spóźnić na pociąg i akurat w ostatniej chwili wiedziałam się spóźnię na pociąg i w ostatniej chwili sobie przebukowałam bilet i jakoś, a nawet nie wiedziałam, że da się to zrobić, bo było już 15 minut przed odjazdem, a teraz chyba jest tak, że można przebukować bilet 15 minut wewnątrz jeszcze tych 15 minut przed odjazdem. Niedawno mieliśmy taką sytuację w domu, że kanarek zaginął, nie kanarek, tylko matka japońska. Ona zaginęła,
w domu gdzieś, nie wiedzieliśmy, gdzie ona jest. No i gdybyśmy nie mieli żadnej nadziei, żeby ją znaleźć, to po prostu ona, to byśmy wiedzieli, a niech no, umrze sobie gdzieś pod szafą, za szafą czy coś. A jednak nadzieja nas napędzała do działania, czyli faktycznie ja bym tutaj przestrzegała, jeżeli ktoś ma ochotę na takie argumenty, ja bym przestrzegała przed traktowaniem nadziei jako wyłącznie tego siedzenia, niczego innego bienia i nie wiem, wyłącznie takiego, nie wiem, może modlitwy zamiast działania. Myślę, że dobrze to Kant właśnie tutaj wspomniany opisał, że człowiek musi dołożyć wszelkich starań, żeby coś zrobić, wznieść się na jakieś szczyty swoich możliwości, ale jednocześnie może mieć nadzieję, że to pomaga mu w tym łaska Boża. No i właśnie tutaj kolejną sobie notatkę zrobiłam, spróbuję się tak streszczać, że ten element wiary może tutaj moim zdaniem występować w tym znaczeniu, że właśnie uważamy, że jeżeli działamy przy niskim prawdopodobieństwie, że coś się nam uda zrobić, że ta nadzieja się zrealizuje, to jednak to, że to się zrealizuje, do tego, żeby aby to się zrealizowało, jest potrzebne jakieś działanie, taki jakby lud szczęścia, który niektórzy mogą nazwać właśnie sprawczością Boga, jakimś wysłuchaniem modlitwy i tak dalej. I ostatnia rzecz, do której się odniosę, to jest nawiązanie do Hobbesa, o którym właśnie profesor Bartula mówił, ponieważ chciałam zauważyć, że tutaj pojawiał się oprócz tej nadziei na przykład na zdanie egzaminu na koniec wojny, albo oprócz tej nadziei na życie wieczne, pojawił się taki trzeci rodzaj nadziei, no i oprócz tej nadziei trywialnej takiej, na ładną pogodę, pojawił się rodzaj nadziei czwarty już, który ja bym określiła jako właśnie tą teodycę, szukanie dobra w rzeczach, w okolicznościach, które nie są idealne albo które są nawet złe. Na przykład no, możemy powiedzieć, że pozytywny skutek wojny, jeżeli można tak mówić, to jest to, że stopnieje polaryzacja polityczna w Polsce, bo wszyscy skupimy się raczej na tej sprawie no, pomocy Ukrainie i Ukraińcom. Czy pozytywny skutek wojny jest taki, że nie szalejemy już na punkcie COVID-u i możemy się, to jest cud, możemy się tutaj spotkać na debacie. I tutaj właśnie Hobbes mówił o nadziei też w odniesieniu do sfery publicznej. I dla mnie właśnie udział w życiu publicznym jest takim możliwością prezentowania tego odnalezienia otuchy, tej swojej jakiejś mini teodycei, argumentacji jakby kojącej, czyli ta nadzieja i wtedy poprzez to, że ja wygłaszam swoją nadzieję, to się realizuje ta druga nadzieja, czyli nadzieja poprzez czasowe oczywiście ukojenie swojego strachu. I być może to nie jest wyłącznie nadzieja wewnątrzświatowa, ale dotknięcie przeze mnie jakoś metafizycznego sensu. I tak to tutaj pod rozwagę Państwu już kończę wypowiedź. Jeśli można, to króciutko. Pani zwróciła uwagę na istotnie ważną rzecz, to znaczy nadzieja, to jest, ponieważ to jest element pragnienia, afektu, więc zawsze tam się w tle pojawia motywacja. Nadzieja nam daje motywację. I jednym z takich klasycznych zarzutów, poczynając od Hezjoda i jego historii o puszce Pandory, czy raczej wyzwanie Pandory, jest właśnie to, że nadzieja skłania do bezczynności, do bierności. Znaczy, no mam nadzieję, że będzie dobrze, w związku z czym nic nie robię. Ale to pozytywne rozumienie nadziei jest właśnie tym rozumieniem, które bardzo silnie akcentuje motywacyjną stronę nadziei. Ja wiem, że prawdopodobieństwo jest niewielkie, ja wiem, że nie mam wpływu na to, co się dzieje, ale zawieszam te sądy i działam tak, jakbym mógł. Dzięki temu czasami osiągam efekty. Gdybym tego nie zrobił, musiałbym się pogodzić z tym wszystkim, co oceniam jako niedobre, tragiczne, bezsensowne. Ja oczywiście mogę mieć nadzieję rozczarowaną.
prawda? To znaczy moja nadzieja się może nie spełnić. Ale przynajmniej próbowałeś. I to jest ta rola motywacyjna. Jeżeli ona, skoro już dostałem mikrofon krótko, powiem przyczynek do tego trójkąta, wiara, nadzieja, cud. Robiono kiedyś ankietę wśród osób, które deklarowały się wcześniej jako głęboko wierzące. Zadano im następujące pytanie. Wyobraź sobie, że płyniesz statkiem, który na środku oceanu zaczyna tonąć. O co się będziesz modlił? Dano im tam do wyboru kilka możliwości. Wśród nich były dwie. Jedna o to, że Bóg sprawi, że ciężar właściwy wody będzie taki, iż przestaniemy tonąć. Po prostu zmieni ciężar właściwy wody. A drugie było takie, Bóg sprawi, że będzie przepływał obok jakiś okręt, który nas wyratuje. Otóż na tą pierwszą opcję nie postawił nikt, mimo że zgodnie z ich przekonaniami, no Bóg jest w stanie to uczynić. Tak? No Bóg może wszystko, jest wszechmogący i wiara jest głęboka, więc może też zmienić ciężar właściwy wody. Natomiast opcję, że Bóg sprawi, że będzie płynął statek, który nas wyratuje, opcja ta zdobyła najwięcej wskazań. Czyli z tego wniosek, że nie tak bardzo wierzyli, że Bóg cud sprawi, co że no, nastąpi coś zgodnego z porządkiem ziemskim raczej i po prostu na szlaku żeglugowym znajdzie się jakiś inny statek, który wyratuje. Lekarze znają takie pojęcie jak cud z błędnej diagnozy. Ale to jest rodzaj cudu, to tutaj, które liczymy. To tutaj bym jeszcze dodał jedną rzecz. Podejrzewam, że gdyby robiono podobną ankietę w tego rodzaju problematyce, kwestii, to też więcej byłoby wskazań, że będzie cud, że w przypadku powiedzmy nieuleczalnej choroby, no weźmy nowotwory, Bóg sprawi cud, że farmaceuci albo chemicy, biochemicy wynajdą lekarstwo na raka, a raczej nie to, że dobra anioł wstąpi z nieba i uratuje nam życie. Ale czy tam nie ma czasami nadziei jeszcze ważniejszej, to znaczy, że w moim przypadku ten proces będzie przebiegał inaczej? W sensie biochemicznym. W sensie ale za jakąś interwencję, prawda? Losu, nie musi się to odnosić do Boga, musi się to odnieść do losu, przypadku, zrządzenia, prawda? Może po prostu z biegiem okoliczności u mnie ten proces będzie przebiegał inaczej. U 99% przypadków prowadzi do śmierci, ale u mnie nie. I ja wiem, że to jest strasznie mało prawdopodobne. Ja nawet wiem, że to jest w pewien sposób absurdalny, ale się jednak tego trzyma. Bo w moim przypadku chemioterapia zadziała. Na przykład. Jeszcze na sobie też odpowiedzi. Aha, przepraszam. Ja nie mam jakiejś takiej odpowiedzi ostatecznej, ale chciałbym zwrócić uwagę, że nadzieja po pierwsze może być na rzecz dobre, jak i na rzeczy niezbyt dobre. Bo sądzę, że ty masz nadzieję, że się wojna zakończy, ale czy Putin nie miał przypadkiem nadziei, że ona się też zakończy szybko? On miał taką samą nadzieję. W zasadzie kierował się tą nadzieją, tak? Był pod wpływem pewnego afektu. Znaczy nie oszalał, jak niektórzy mówią, tak? W sensie klinicznym, tak? Lady Macbeth oszalała i widziała rzeczy nieistniejące, tylko tak jak Macbeth. To znaczy, że jest całkowite, nie ma żadnych oporów, tak? I to się opierało na pewnej nadziei, zwodniczym nadziei. Więc nadzieje w różnych kierunkach sobie mogą działać. Natomiast jak chodzi o skutek zrealizowanej nadziei, to też te skutki mogą być dobre lub też niedobre. Jeżeli mówimy o rzeczach nieuchronnych, gdzie możemy liczyć tylko na cud. No cud to niekoniecznie może być teologiczne pojęcie, tylko takie zdarzenie, które nie jest tak w tym, gdzieś widoczne w tym dawnym paradygmacie myślenia o świecie. Tak? Przyjdzie coś nowego, którego się nie spodziewamy, tak jak się spodziewać te wrąg. I teraz ja bym użył tutaj może, że nadzieja jest w tym sensie próbą wyjścia poprzez cud, niech będzie poza układ zamknięty. Poza, no symbolizowany właściwie przez mit Syzyfa, tak? Że on działa w układzie zamkniętym, tak? Powtarza w kółko bezsensowną czynność i może mieć jakąś nadzieję, że to się skończy, ale to się nigdy nie kończy, tak? To jest nieuchronność, która się powtarza, w nieskończoność.
ale może przyjść coś z zewnątrz. Na przykład ja obserwowałem kiedyś na ulicy retoryka, na pewnym rogu ulicy, uszczęśliwiały ludzi gołębie. Tak? Ludzie wierzą, że gołębie uszczęśliwiają. Tak? Dają nadzieję na lepszą przyszłość. Tak, nie tylko sikory. Tak się w Krakowie mówi, że gołębie uszczęśliwiają. Teraz był dozorca, który przez chyba 10 lat czyścił ten fragment, pewne terytorium uliczne, gdzie te gołębie uszczęśliwiały ludzi oraz bruk uliczny. I to była działalność bezsensowna. Był coraz bardziej sfrustrowany, bo nie mógł wyczyścić, bo w kółko się powtarzało to samo. I narzekał tylko na swój los. I potem zamontowano te jakieś druty, gołębie znikły. Jego nadzieja się zrealizowała, tylko go zwolniono z pracy. Taki był ostateczny efekt tej spełnionej przez niego nadziei. Na razie tyle. Taką anegdotę Rzeczpospolitą, mianowicie mężczyzna urodzi kobietę, obiecują jej małżeństwo, ale naturalnie później stwierdzano, że jakoś nic z tego nie będzie. A kobieta tak, miałam taką nadzieję, tak się bardzo cieszę, mówi, no widzisz, tej nadziei ci nikt nie odbierze już. To jest taki cyniczny romantyzm, tej nadziei cię już nikt nie pozbawi. Miałaś to doświadczenie. Ja sobie myślę sobie, że jeżeli mówimy w ogóle o nadziei, to trzeba tak co najmniej są dwie odmienne zupełnie osoby, indywidualne, egzystencjalne, w pewnym horyzoncie wychylonym w przyszłość zawsze, aczkolwiek powiem paradoksalnie, czasami nadzieja się też odnosi w jakimś sensie, ale zawsze zakorzeniona w przeszłości, do przeszłości, kiedy na przykład mężczyzna, no i taka sztuka Strindberga, taka mam nadzieję, że jesteś moją córką, czyli że jestem ojcem, a wiemy, ojciec zawsze niepewny, podaje to jako pewną tutaj ten, ale to na takim poziomie banalnym. Natomiast mówię z perspektywy jednostki, to jest jakiś horyzont, to się zwykle wiąże z poczuciem czy z pragnieniem, właśnie nie z potrzebą, bo oczekiwania, zaspokojenie potrzeb, ale tu u źródeł jest jakieś pragnienie niewygasające, no, pewnie to pragnienie wieczności, które w paradygmacie kultury, gdzie religia występuje. I to jest perspektywa jednostki. Natomiast są też perspektywy, bo to jest eschatologia, teodyca, więc wszystkie właśnie bez wyjątku teologie, eschatologie i soteriologie obrażają moje poczucie inteligencji. Ale jest jeden system, powiem dlaczego o tym powiem, orygenesowski, ponieważ w jego wypadku to jest jedyny optymistyczny, to znaczy to jest taka nadzieja fundamentalna, bo Orygenes przyjął, tam nie ma żadnej sprzeczności, to jest tych wszystkich rzeczy dobry, bo już Orygenes przyjął, że nieskończenie dobry Bóg tak długo będzie stwarzał szansę, wciąż będzie światy na nowo stwarzał, aż oskarpi grzesznik łącznie z szatanem się nawróci. To jest jedyna mi znana, powtarzam, jedyna mi spójna, można powiedzieć, że u źródeł to jest niesprawiedliwość, ale miłosierdzie, no tak wystarczają w obrębie paradygmatu chrześcijańskiego. I to jest, mówię, jedyna taka spójna historia z perspektywy takiej najwyższej idei, że spełni się nadzieja taka wszystkich bez wyjątku. Przecież ona nie pomnie nikogo nie wykluczy, prawda? Bo wszystkie inne, no taki Tertulian, swoją pracę magisterską pisem, to on popisał raj w taki oto sposób, że zbawieni siedzą sobie w cudzysłowie na balkonie i ich radością największą jest spoglądanie na męki potępionych. No więc to tak dodam o tej pewnej perwersji. Także mówię w tych różnych, ja wiele lat słuchaczem w seminariach siedzę w Tischnera. Bardzo go zajmowała ta kategoria, jako pojęcie, no właśnie o tym horyzoncie, kategorii no też powiernika, nadziei, chodziło o ten wymiar religijny, no wiadomo, tu się przede wszystkim odnosiło jakby tego wymiaru boskiego, ale niekoniecznie, natomiast wygląda na to i z tego, co potem, że jestem na kategoria, bez której no, to nasze beznadziejne istnienie, no, bo w punkcie wyjścia w i to między tym, że jest ona warunkiem jakby może sine qua non, żeby trwać i mieć jakieś jeszcze poczucie szczęśliwości, czy możliwej szczęśliwości. Czyli nadzieja jest jednak wiąże się, mimo, powiedziałbym, diagnozy pesymistycznej biegu świata, to każdy rodzaj nadziei na takim świadomym poziomie jest jakimś remedium, może jakimś placebo nawet, na to, że się trwa w ogóle i wnosi się tą egzystencję, być może nie do zniesienia. To tyle, dziękuję. Mam takie pytanie. Ja jestem jeszcze na początku moich rozważań filozoficznych, ale tak
Zastanawia mnie, czy tutaj nadzieja, w jakim stopniu na przykład nadzieja implikuje wiarę. To znaczy, bo nadzieja tutaj, jak było przytoczone, że to jest świadome oddalenie tych sądów i tutaj na przykład w tym momencie, kiedy nie wiem, chcemy wypracować sobie jakiś nowy nawyk na przykład, no to tutaj mamy pobudzenie ośrodków nagrody i właśnie jakby tutaj odroczenie pewnego działania, czy pewne, pewna nadzieja, pewne spodziewanie się oczekiwanego działania powoduje, że my już odczuwamy satysfakcję i to nam daje na tym poziomie naszym chemicznym, biochemicznym w organizmie jest pewne pobudzenie, że coś stanie. Czy jakby na tej podstawie wtedy jesteśmy w stanie jakby przyjmować postawę wierzącą, czy to jest jakoś inaczej ze sobą skorelowane jakby tak na poziomie czysto biologicznym, tak bardziej tutaj z tej perspektywy, już nie typując konkretnie nadziei, że jest nadzieja na to, tylko nadzieja jako po prostu pobudzenie tych naszych ośrodków, które właśnie motywują nas do takiego, a nie innego działania, czyli w związku z tym przyjęcie takiej, a nie innej postawy wiary jako człowieka. Tutaj oczywiście wszystko leży od koncepcji emocji, jaką weźmiemy. Jeśli potraktujemy tą pierwotny, ten afekt nadziei jako pewną emocję, a do opisu emocji, nie chcę Państwa tu zanudzać, użyjemy kognitywnej teorii emocji, no to oczywiście mamy tam elementy poznawcze, elementy afektywne, no i oczywiście w pewnym zakresie ta nadzieja, jeśli ją pojmujemy jako emocję, pełni funkcję pewnego skryptu zachowań. Jak to mówią psychologowie. Tak? Czyli jest uproszczonym poznaniem, które jest nakierowane na pewną ocenę sytuacji. No i jeśli mam nadzieję, że coś jest, znaczy żywię pewną emocję związaną z tym, że mam pewną nadzieję, no to stosuję pewien schemat działania, który mówi działaj tak, jakby się nic nie działo. Prawda? Znaczy jakby nie było tych zagrożeń, które są tam wpisane w ten kontekst nadziei. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie podejmiesz działania, to na pewno przegrasz. A jeśli podejmiesz działanie, to masz jakąś szansę na wygraną. Prawda? I w tym sensie nadzieja na poziomie czystego afektu, czystej, czy może szerzej, emocji, jest racjonalna. Prawda? Mniej więcej tak samo jak strach jest racjonalny. No, strach jest pewnym skryptem działania, który mówi nie masz czasu się zastanowić, czy to jest niebezpieczne, załóż, że jest niebezpieczne i uciekaj, ponieważ jeśli się będziesz zastanawiał nad tym, czy to naprawdę jest niebezpieczne, to może być za późno. Prawda? Jak uciekniesz, strach opadnie, no to ocenisz, czy to było racjonalne, czy nie. To jest oczywiście bardzo zgrubne, ale biologicznie się sprawdza, ewolucyjnie się sprawdza. Statystycznie się sprawdza. No i w tych kategoriach, o których Pani mówi, tak by pewno trzeba było opisywać nadzieję. I to wtedy jakby implikuje postawę człowieka, że przyjmuje taką wiarę, a nie inną, bo jednak wiarę... Znaczy, jeśli przez wiarę Pani rozumie już konkretną postawę religijną, to jest jeszcze daleka droga do tego, żeby przejść, prawda? Takiego prostego odruchu, prostej emocji, typu chcę mieć nadzieję na stwierdzenie, że zostanę buddystą. No to nie, to jest jeszcze dość daleka droga. Ale, a jeśli przez wiarę Pani rozumie taki odruch, że wierzę, że będzie dobrze, no to tak. Bo tu też na przykład, bo ja jestem spóźniarska generalnie i na witam w klubie. Nadzieję, że jutro się nie spóźnię. I w przypadku im dłużej mam tą nadzieję, że się nie będę spóźniać tak jakby i szczęśliwie się nie spóźnię te 2-3 razy, to zaczynam wierzyć w to, że się nie spóźnia. Na przykład. Tak. Ja musimy kończyć, bo już jest czas naszego spotkania dobiegł końca. Także chcę bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować naszym gościom, Państwu za przybycie. Mamy nadzieję na jak najczęstsze spotkania z Państwem w podobnych okolicznościach. Przypominamy, że drugie spotkanie z cyklu o nadziei już 18 maja w Lublinie. Nie wiem, może ktoś akurat będzie w Lublinie albo ma tam jakąś rodzinę, to może tam wpadnie tylko 18 maja. Będą. Tymczasem zachęcam jeszcze raz do zakupu numerów i książki profesora Jaśtala po promocyjnej cenie.
No i dziękuję bardzo za przybycie i życzę miłego wieczoru.